Witam serdecznie. Powracamy do Pillars of Eternity 2 Deathfire. Ja jestem Arkadiusz naturalnie. Jedziemy dalej z Koksem. W poprzednim odcinku udało nam się zebrać drużynę z tych, którzy ocaleli na wyspie, jak i w jaskini, która poniekąd ściągnęła naszego bossmana w pościg za dzikiem teoretycznie. Okazało się, iż w owej jaskini prawdopodobnie przed tym, zanim dotarliśmy, miała tutaj siedzibę jakaś gildia złodziei prawdopodobnie, czy czegoś takiego. Niestety wszyscy zostali zgładzeni. Pojawiły się tutaj szkielety. Udało nam się znaleźć również tajemnicze podziemne miejsce, gdzie mogliśmy przepłynąć. I kontynuujemy eksplorację. Jednak zanim zaczniemy kontynuować eksplorację, należy zauważyć, iż Eder tutaj został zraniony, ukryta wrażliwość, dużo minusów. Rozdajmy sobie poziomy. Zobaczmy sobie, co możemy zrobić u Edera. Eder osiąga poziom drugi, jeden punkt zdolności aktywnej i jeden punkt zdolności pasywnej. Bojownik ma jedną nową zdolność. Rozwój umiejętności. Po raz pierwszy widzimy, jak to wygląda. Graficznie gra naprawdę wydaje się być, kurczę, spoko zrobiona. Cały czas jestem pod wrażeniem. Eder. Widać po przejściach chłopak, niebiesko-oki blondyn. No cóż, to robi jako pochodnia, ale jest to szabla, chciałem zauważyć. Skoncentrujmy się na tym, co mamy rozwinąć. Atletyka. Widać, że Eder ma to dość mocno rozwinięte. Poszukiwanie przygód jest bardzo męczące. Oprócz niebezpieczeństw, morderczej walki na śmiałków, czeka wspinaczka, rzeki do przekroczenia oraz przepaście do pokonania. Postacie znające się na atletyce mogą raz na potyczkę użyć zdolności drugiego oddechu, by odzyskać utracone zdrowie. Im wyższy jej poziom, tym lepsze zdolności przynosi. Te efekty przynoszą oczywiście. No i cóż, atletyka działa również w rozmowach i wydarzeniach. Wykorzystuje się ją przy wyczynach siłowych, takich jak wspinaczka, pływanie i skakanie. Tutaj w tej ramce, w prawym górnym rogu, mamy asysta drużyny, czyli po prostu całość tej umiejętności na wszystkich naszych bohaterów, których chwilowo dzierżymy, w naszej drużynie. Ja nie posiadam żadnej atletyki, jedynie Eder wnosi tutaj dwa punkciki, ale za to posiadam wiedzę tajemną. Ale najpierw skoncentrujmy się na tym, co byśmy chcieli tutaj rozwinąć u Edera. Materiały wybuchowe poprawiają celność, obrażenia oraz efektywność bomb, huchowców i podobnych urządzeń. Nie jestem do końca pewien, czy dobrze zrobiłem, wybierając u siebie taką umiejętność. No cóż, jest to jest, niech będzie. Mechanika by nam się przydała, ale mechanika u Edera, czy ja wiem, chyba niekoniecznie. Mechanika jest związana z otwieraniem zamków, rozbrajaniem pułapek i tak dalej. Zwinne dłonie oczywiście, kradzież. A nie, a tak. Skradanie się oczywiście również ma tutaj swoje plusy. Postaci dowolnej klasy pozostanie w ukryciu, znaczy daje ta możliwość. Aktywowanie jest automatyczne w trybie zwiadu. Im wyższa umiejętność skradania, tym bliżej można niepostrzeżenie podejść do przeciwnika. Rozwiniemy u Edera sobie atletykę. Jeden punkcik dajmy. I co się tyczy umiejętności pasywnych, w czym on jest dobry? Zastraszanie Eder ma rozwinięte dość mocno. Zastraszanie obejmuje szereg działań, takich jak prześladowanie, narzucanie się oraz otwarte groźby stosowane w celu wywołania u kogoś strachu i roztrzęsienia. Nie wpływa ono tak samo na dobrze wszystkich, ale może być skutecznym narzędziem perswazji. Obrotność. Obrotność obejmuje podstawowe zasady przetrwania, których uczysz się na ulicach i w zaułkach większych miast. Dzięki tej umiejętności przetrwasz w wielkomiejskim zgiełku i będziesz wiedzieć, jak poradzić sobie z nieprzyjemnymi osobnikami. No to ciekawa umiejętność. I przetrwanie bardzo mocno rozwinięte. Umiejętność przetrwania można używać w rozmowach i wydarzeniach związanych z wyzwaniami dotyczącymi dzikich miejsc oraz wyspecjalizowanych informacji o przyrodzie. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że Eder jest takim troszeczkę odkrywcą. Poszedłbym w zastraszanie. Ciekaw jestem, czy przełoży się to. Na pewno się to przełoży w dialogi w późniejszym okresie czasu. W takim razie weźmy sobie zastraszanie. Co się tyczy drzewka zdolności, oczywiście nie jest łatwo. Zdolności pasywne, trwałe wytchnienie, to oczywiście wiemy. Metodyczny atak. Powalenie, to znamy.
monastyczny trening walki bez broni. Szybki biegacz. Co byśmy sobie mogli wziąć drugiego poziomu? Wojownik ćwiczy swoją umiejętność stosowania różnych postaw bojowych. Każda z nich zastosowuje zastosowanie w innych aspektach walki. To przyciąganie nie byłoby złe. Przyciąganie oczywiście daje nam możliwość przyciągnięcia do siebie wroga. Zadaje obrażenia miażdżone i powoduje oszołomienie. Styl dwuręczny, dwie bronie, broni tarcza, determinacja. Wojownik zdobywa dodatkową obronę przeciw przypadłościom związanym z intelektem, percepcją i kondycją. Stabilizuje rękę wojownika, przekształcając draśnięcia w trafienia podczas dowolnego ataku bronią, w używaniu której jest obiegły. Styl jednoręczny. Weźmy sobie to przyciąganie. A, nie mogę tego wybrać. Czyli mogę wybrać, coś mi mówi? Znaczy, czemu nie mogę wybrać? Myślałem, że awansowaliśmy na poziom drugi. W sumie tak, ale coś tu chyba nie bardzo funkcjonuje. Chyba, że mogę dopiero wybrać. Nie, no tego nie mogę, to jest poziom trzeci. Aha, wiem, o co chodzi. Metodyczny atak. Wojownik skupia się mocno na swoim szkoleniu, zdobywając na krótki czas inspirację świadomości. Możemy to cofnąć? Możemy. Możemy sobie rozdać tylko tutaj. Rozumiem, czyli to jest jakby poziom 0, to jest poziom... Czy to jest poziom 1, który jest nieoznaczony, a to jest poziom 2, który jest oznaczony jako 1. No to należy brać pod uwagę. Czy chcemy mieć szybszego biegacza? Nie, niekoniecznie, ale to zapewnia skalującą się skuteczność ataków bez broni. No nie, no bez broni też raczej nie chcemy. Zestaw broni dodatkowy. Chyba jednak pójdę sobie w metodyczny atak. Tak, tak zrobimy. Podsumowanie. Jedera mamy ogarniętego. Samouczki, co mamy tutaj? Masz teraz możliwość wzmacniania siebie albo swoich zdolności. Raz na każdą walkę możesz użyć tej opcji na dowolnej zdolności aktywnej, czyniąc ją potężniejszą. Albo na własnej postaci, aby odnowić część jej zasobu. Aby wzmocnić zdolność, kliknij na pasku akcji, a następnie wybierz jedną ze swoich zdolności, aby odnowić zasób. A potem portret swojej postaci lub jej okrąg wyboru. Skorzystanie z wzmocnienia jest możliwe raz na walkę i ma ograniczoną liczbę razy pomiędzy odpoczynkami. Odpoczywanie w gospodzie oraz konsumpcja żywności lub napojów podczas odpoczynku w innych miejscach pozwala na przywrócenie wszystkich punktów wzmocnienia postaci. Przerwanie. Cechą pewnych zdolności jest możliwość przerwania postaci. Kiedy dana osoba znajdzie się pod wpływem przerwania, zaprzestanie aktualnego działania, a wykorzystanie do niego zasoby, także przedmioty podręczne, przepadną. Przerwania mogą zostać zablokowane dzięki koncentracji. Jeśli koncentrowana postać stanie się celem przerwania, koncentracja ulegnie rozproszeniu, ale działanie postaci będzie kontynuowane. Czyli to jest po prostu przerywanie ataku wszelkiego typu. Dobra, jeszcze sobie oczywiście rozdajemy poziomik. Wiedza tajemna mnie interesuje. Pójdziemy sobie w wiedzę tajemną. Poziom czwarty. Materiały wybuchowe. No tutaj troszeczkę chyba poleciałem. Trzeba było mi iść w coś innego, nawet w alchemię. Ale już po krzyku. Jest jak jest. Musimy sobie z tym radzić. Wyglądamy całkiem nieźle. Typowy pirat. Historia to szeroko rozumiana dziedzina zajmująca się powszechnie uznawanymi dziejami cywilizacji Eory. To jest takie chyba bardziej w dialogach. Będziemy mieli po prostu podpisane chyba właśnie tak, jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku z tą niewiastą na okręcie i rozumieliśmy, co ona do nas mówi, chociaż nie znaliśmy języka Engwitan. Wnikliwość. Czasami ciężko jest prowadzić rozmowy. Rozmówcy bywają mało konkretni, przestraszeni, zajęci czymś innym lub po prostu kłamią. Wnikliwość zwiększa empatię i pomaga zrozumieć emocje oraz motywacje interlokutorów. To by też było niezłe. Metafizyka. Zajmuje się animacją, adrą, cyklem między światem, zaświatami i wszystkimi tajemnicami duszy. A,
A wezmę sobie wnikliwość. Czemu nie? Będziemy to mieli w dialogach wszystko rozbite. No i tutaj mamy dość spory potencjał możliwości. Co możemy wybrać? Olśniewające ognie. Zdumiewający pokaz fajerwerków zmniejszający wolę i oszołamia wszystkich w obszarze działania. Szybkie pchnięcie magiczną siłą zadaje obrażenia przebijające. Całun. Atak ten nigdy nie chybia i skutecznie przerywa przeciwnikowi. To by było niezłe. Magiczny sobowtór. Tworzy magiczną kopię postaci rzucającej czar. Przyznaje wysoką premię do odbicia, która ulega zakończeniu, gdy przeciwnik zdoła trafić. Tworzy oślepiająco białą lodowatą mgłę, powodującą ślepotę, a wraz z upływem czasu także obrażenia od zimna u postaci w obszarze działania. Poślizg. Pokrywa podłoże śliską, oleistą substancją, powalając po każdego w obszarze działania. Piorun z palców. Dłonie maga stają się tak zimne, że zamarzają wszystko, czego dotkną, zadając obrażenia od zimna i zmniejszając celność ofiary. Tworzy w dłoniach maga pasożyt. A, to pamiętam. Jarzący się kostur bojowy, przesycony negatywną energią. Każde trafienie wysysa zdrowie celu i przenosi je na użytkownika. To by było niezłe, tylko tyle, że wtedy naszą broń zamieniamy w tą tajemniczą, magiczną siłę pasożyta Konzelhauta. Widmowe ostrza przywołuje nieziemskie ostrza, które powodują natychmiastowe obrażenia cięte lub kute i okulawiają przeciwników w obszarze działania. Wieże stopy po prostu nas prawdopodobnie przyspiesza. Wachlarz płomieni. Tworzy stożek płomieni przed postacią rzucającą czar, powodując poparzenia u wszystkich w obszarze. To pamiętam, był całkiem przyzwoity czar. Nadprzyrodzona celność i duchowa tarcza. Weźmy sobie wachlarz płomieni. To mi, pamiętam, z pierwszej części nieraz uratowało życie. Dobra, rozdaliśmy poziomy. Eder jest troszeczkę ranny, przypominam. No ale naszym zadaniem jest opuścić tą jaskinię. Wyjdziemy do zacisza Villariego. W innym miejscu niż weszliśmy tutaj. Mam nadzieję, że to będzie dobra opcja. Oho. Może jest tutaj coś ukrytego. Na pewno mamy tutaj jakiegoś ducha. Aha, możemy go okraść, ale my nie chcemy go okradać. Wolelibyśmy z nim porozmawiać. Piratka to pielec. Miałam tam tego nie zabierać. Wcale mi się to nie podobało, ale nie. Nikt nie śmiał złego słowa rzec na temat jego wspaniałego sprzętu animacyjnego. Rzecz piratka to pielec. Upiorna postać przechadza się po niewielkiej wychodni, stawiając szybkie, rozważne kroki i cały czas do siebie mamrocząc. Jej długa peleryna powiewa, unoszona podmuchami wiatru z międzyświata. O, i mówi, że to specjalny prezent od jego znajomego. Robi się dziwnie, aż mam od tego ciarki. Też to czujesz? Jakby przenikało cię wzrokiem? Odwraca świdrująco fioletowe oczy w twoją stronę, kręci głową i znów zaczyna chodzić. Jestem tutaj, bo nie dało się znieść tego, jak to się na mnie gapiło. A potem... pamięć mnie zawodzi. Jestem od Benveta. Nie kojarzę cię, ale on ostatnio bierze dużo nowych ludzi. Nie nadążam. Czyli ten duch teraz kieruje konkretnie swoje słowa do nas. Co możemy zrobić? Dzięki percepcji możemy stwierdzić, iż wygląda na to, że twoja łódź miała bliskie spotkanie ze skałami. Możemy również stwierdzić, iż tego małego parszywca, któremu się marzy mój statek, ha, nie, zabije twojego szefa przy najbliższej sposobności. Czyli to jest duch jednego z tych piratów, który nas zaatakował, rozumiem. Chwila, sprzętu animacyjnego? Ta, ona coś tam wspominała. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, duchu, ale nie żyjesz. To jest po prostu jedno ze stwierdzeń. I oczywiście możemy stwierdzić, iż czas udać się do cyklu duchu. Tam, gdzie Berat na ciebie czeka. No dobra, pójdźmy sobie w zapytanie odnośnie tego sprzętu animacyjnego. To może nam jakoś coś ciekawego powie ten duch. Tak, jeden z członków załogi zwędził to Wailianom, tym z eleganckim statkiem i zawadiackimi czapkami. Ciągle im coś podprowadzamy. No dobra, ale to znaczy, że co? To znaczy, że nic więcej nam nie powiesz? Dobra, stwierdźmy, iż wygląda na to, że twoja łódź miała bliskie spotkanie ze skałami. Chyba pamiętam jakąś łódź. Tak, i krzyki. Rzecze piratka to pielec.
Może lepiej trzymajmy się razem. Ma to sens. No, bo oprócz ciebie i mnie nie ma tu nikogo i nic innego. Pomogę ci z tymi, no, duchowymi sprawami. Czyli co, możemy do siebie dołączyć jeszcze piratkę topielca? Cóż możemy stwierdzić? Zostań ze mną. Znajdę sposób, jak przywrócić cię do cyklu. Możemy zapytać, czy ty tak na poważnie? Zawsze chciałem mieć pokrewną duszę. Możemy stwierdzić, żeby robiła co chce. Możemy również stwierdzić, iż jesteśmy widzącymi. Niepotrzebna mi pomoc w duchowych sprawach. No i cóż, możemy stwierdzić, że mamy już komplet towarzyszy. No dobra, weźmy ją ze sobą. Zobaczymy, co się wydarzy. Mówię ci, wszystko lepsze od tej nieskończonej szarości, nawet lodowa żyć, Rimryganda. Duch chce cię przyjaźnie klepnąć po ramieniu, ale przenika cię tylko swą niematerialną dłonią. Nie traci jednak rezonu, szczerzy się i kroczy razem za tobą. Wciąż widzisz duchy, co? Nic się już chyba na to nie poradzi. Okej, czy my tutaj mamy jakieś coś może ukrytego gdzieś tajemniczo, czy coś? Co mamy tutaj? Z zamkniętych skrzyn unosi się paskudny, mdły zapach. Zawartość musiała zgnić, ale mamy tu skrzynkę, w której jest coś ciekawego. Pistolet, między innymi. Mikstura pomniejszego leczenia, jak najbardziej. Bomba ogłuszająca i miedziaki. Łykamy wszystko. Czy ten duch stał się jakby naszym... Kurczę, nie wiem, gdzie ten duch się znajduje. Gdzieś go prawdopodobnie w sobie mam chyba. Wszedłem w nią, ona weszła we mnie. Jakby nie było, nic z tym. Pierścień pomniejszej ochrony sobie wrzućmy. Teraz warto by się było również przyjrzeć, czy to nie tłumi naszych umiejętności. Przypominam, że takie rzeczy również mogą mieć miejsce. Ale na chwilę obecną, z tego co widzę, nie bardzo. Nie bardzo. Umiejętności aktywne. Czyli to by było chyba tutaj wszystko, co mogliśmy zrobić. W takim razie opuśćmy to miejsce. Nie wiem, czy jest sens chodzić jako, że tak powiem, niewidoczna osoba, skryta. Opuśćmy to miejsce. No i cóż, wracamy do naszych kompanów. Sporo udało się teraz odkryć. Przede wszystkim udało się rozdać poziom, to jest istotne. Do wyjścia! Nie wiem, co się z tym duchem stało. Niby teoretycznie go łyknęliśmy. A no właśnie, możemy sobie jeszcze zmienić SI drużyny. Na razie tutaj nie będę z tego korzystał. Nasi bohaterowie dają sobie radę. Warto by było również zastanowić się nad odpoczynkiem, tak aby Edera wyleczyć z tych dolegliwości, które go tutaj trapią. Ale wyjdźmy sobie przede wszystkim na początek na wyspę. No i warto byłoby się jeszcze udać tutaj na górę, zobaczyć, co nas tutaj ciekawego czeka. Tu mogą znajdować się jakieś... Tu mamy kolejną jaskinię jeszcze. Tu mamy kolejnego ducha. Nie powinno być jakiegoś światła? Zapytuje duch. No tak. Czy my jesteśmy w stanie się tutaj w ogóle jakoś dostać? A, bo to jest to miejsce, gdzie był ten duch. Rozumiem, czyli ogólnie wszystko połapane. Okej, czyli musimy wrócić teraz do naszej kapeli. Ze wszystkimi chyba tutaj porozmawiałem. Pamiętam, że ominąłem chyba jeszcze w poprzednim odcinku jednego ducha. Właśnie chyba tego. Czy on nam coś powie ciekawego? Hej! Hej, dobrze cię tu widzieć. Martwy żeglarz. Głos ducha ulega ciągłym zniekształceniom, jakby wyciszony przez ogromną odległość. Pomimo tego zjawa uśmiecha się do ciebie pogodnie. Nie widzę tak naprawdę właściwie nic oprócz ciebie, tylko niekończącą się szarość. Co się stało? Zapytuje martwy żeglarz. Cóż, statek podczas sztormu osiadł na mieliźnie i zginąłeś, duchu. Możemy po prostu stwierdzić, iż no cóż, nie żyjesz niestety. Poszedł, idź w stronę światła, jak i takie tam. No ta. Nie udało ci się, imbecylu, jesteś martwy. Czyli wszystko sprowadza się do tego, że możemy mu powiedzieć, że jest martwy. Więc powiedzmy po prostu, jest faktycznie... Niestety nie żyjesz. Dziwne, odpowiada martwy żeglarz. Myślałem, że śmierć będzie inna. Światło i te sprawy. A nie widzę nic. Tylko ciebie, stwierdza martwy żeglarz. Berat kazał mi przeprowadzić duszę do zaświatu, więc chyba muszę teraz zająć się tobą. No dobra, tak to zróbmy, powiedzmy to.
Bera to oczywiście pamiętamy, Bóg Śmierci, cyklu drzwi, śmiertelności i nieuchronności. Miło z jej strony. Pójdę w takim razie za tobą, dobrze? No dobra, chodź. Duch podąża za tobą, promieniując radością. Czyli my te duchy w siebie jakby bierzemy. W konsekwencji prawdopodobnie kiedyś może z Berat jeszcze się spotkamy. Wtedy te duchy tam jakoś do niej dołączą, będą rozliczeni z tego wszystkiego. No tu jeszcze były jakieś duchy z tego co pamiętam, ale nie do końca chciały do nas dołączyć. Nawet ten na górze, który mówił, że nie ma światła. Jak nasza ekipa teraz wygląda? No sporo ich już mamy. Mamy Welę, która jest młodą niewiastą i sobie tutaj coś grzebie w ognisku. Mamy starego Engrima, Irenę, którą uratowaliśmy, gdyż miała problem z nóżką. Czy Tupeka, którego uratowaliśmy na samym początku w zamian za skrzynię. I Beodula, który jest naszym bossmanem. Możemy z nim porozmawiać? Beodul powiedział, że musiałeś go wyciągnąć z kłopotów. Iberus beczał. Możesz mi powiedzieć? Cicho, byłaś pod sakramencką beczką. No tak. Dobre wieści, kapitanie. Znalazłem zapasy. Rozpoczyna stary Engrim. Musiało je wyrzucić na brzeg. To pocieszające. Nawet lepiej. Namierzyłem kilka duchów. Takich zwykłych. Nic, co wymagałoby twoich zdolności, widzący. Oczy Engrima podskakują i skrzą się, wyrażając zadowolenie. Co możemy zrobić? Możemy go wypytać o wyspę, czyli na przykład zapytać się, co wie na temat wyspy. Jest tu jakaś cywilizacja, tyle wiem. Mogłoby być o wiele gorzej. Rzecz jasna, to pewnikiem pirackie tereny. Mają tu sporo kryjówek. Nie zdziwiłoby mnie, jakby ta jaskinia na północy była jedną z nich. Może nawet w tej chwili są tam, się tam na nas zasadzają. No my tam byliśmy, tam już nikogo nie ma. Zgładziliśmy wszystkich piratów w cudzysłowie. To, co z tych piratów zostało, czyli jakieś tam szkielety. Nawet jakiegoś golema zniszczyliśmy, który miał służyć do ochrony właśnie kryjówek piratów. Co powinniśmy teraz zrobić, zapytajmy. Zostaliśmy tylko my, stwierdza stary Engrim. Lepiej ruszaj do miasta. Wystaraj się o zapasy i naprawę statku. Ja zostanę i będę miał na niego oko. Okej, czy widziałeś jakichś innych ocalałych? Ani jednego. Ledwie nam się udało, kapitanie, ale przeżyliśmy. Wystawić czoła kolejnym niebezpieczeństwom. Optymistycznie stwierdza stary Engrim. No dobra, żegnaj. Porozmawiajmy sobie w takim razie z Welą. Łodzi nic się nie stanie. Co się ma jej stać? Wszystko będzie w porządku. Czy Tupek? Co powiesz ty? Chyba mamy szczęście, że dotarliśmy na ląd. Optymistycznie stwierdza. No i Beodul. Co za bałagan. Będziemy potrzebowali pomocy, żeby podnieść buntownika, stwierdza. Co teraz, zapytajmy. Sami statku nie przesuniemy, ale przynajmniej jesteśmy na znanych wodach. Na pewno w pobliżu jest jakieś miasto. Okej. Co wiesz na temat tego miejsca, Beodulu? Obróciło nas podczas sztormu. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy. To by było na tyle, co możemy sobie z nim porozmawiać. Czyli z każdym zamieniliśmy odpowiednią ilość słów. I niewątpliwie musimy udać się teraz w kierunku miasta. Miasto niewątpliwie znajduje się za mostem, który odnaleźliśmy w poprzednim odcinku. Musimy udać się w tym kierunku. Idźmy więc, nie zwlekajmy. Dobrze byłoby odnaleźć jakąś karczmę i wypocząć. No ale to na pewno będzie miało miejsce. Zaktualizowano dziennik Los Rozbitka. Właśnie, dawno nie patrzyliśmy do dziennika. W takim razie rzućmy sobie okiem, co mamy tutaj. Zbadaj wyspę, to jest nasze zadanie. No, cały czas jesteśmy w trakcie. Znajdź sposób na naprawę statku. Co wiemy, buntownik został mocno uszkodzony, tak poobijany kabut daleko nie popłynie. Większość okolicznych wysp jest zamieszkana. Przy odrobinie szczęścia ktoś mi tu pomoże. Znalazłem ścieżkę wiodącą w głąb plaży, w głąb lądu właściwie. W pobliżu musi być jakieś osiedle. 345 sztuk złota. Z tego pojawił nam się jeszcze jakiś samouczek tutaj, kurczę, tylko teraz go nie odnajdę. Ajajaj, spora ilość samouczków samych z siebie. Dobra, idźmy dalej, archipelag Martwego Ognia. No dobrze, optymistycznie, mimo że nasi zawodnicy, bohaterowie, no nie mieli niestety szczęścia ze statkiem,
to jednak mieli tyle szczęścia, że udało im się przetrwać. Na wyspie udało nam się zebrać część naszej załogi z bosmanem, jak i z kilkoma innymi bohaterami, którzy będą nam służyć niewątpliwie. Co mamy tutaj? Mapa świata. Port Maje. Kliknij obszar na mapie świata, aby twoja drużyna udała się do wybranego miejsca. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć automatyczne śledzenie grupy przez kamerę, kliknij opcję kamera podążająca włączona, czyż wyłączona w prawym dolnym rogu. Co mamy tutaj? Usposobienie. Udało ci się zdobyć reputację w ramach jednego z usposobień. Usposobienia mają wpływ na to, jak odbierają cię inni. Również te wyjątkowo nieprzyjemne mogą być preferowane przez niektóre postaci. Podczas gdy najłagodniejsza nawet reputacja też spotyka się czasem z negatywną reakcją. W Pillars of Eternity 2 Deadfire żadne usposobienie nie jest z natury dobre ani złe. Co mamy tutaj w takim razie? Artykuły medyczne odnaleźliśmy, ok. I tu mamy rozwidlenie i lunet. W oddali dostrzegasz prosty wóz. Kąt, pod jakim stoi względem drogi, jeden jego bok jest wyżej od drugiego, wskazuje, że najpewniej został uszkodzony. Nawet z miejsca, w którym jesteś, widzisz kręcących się wokół rozumnych. Podoba mi się stwierdzenie rozumny. To jest takie spoko. Co możemy zrobić? Możemy zbliżyć się otwarcie. Ajajaj, tutaj mamy cały czas oczywiście ukrytą wrażliwość u Edera. Możemy podkradnąć się z bliżej, dzięki skradaniu się, ewentualnie wrócić tą samą drogą. Czy my mamy w ogóle tutaj gdzieś jakieś skradanie? Mamy tutaj na poziomie pierwszym. Ja oczywiście o skradaniu nie mam zielonego pojęcia. Nie będziemy się czajnikować. Myślę, że to są jacyś kupcy. W takim razie zbliżmy się otwarcie. Gdy zbliżasz się do wozu, widzisz grupkę readkerasjańskich pielgrzymów w zgrzebnych, lnianych i bawełnianych strojach. Przy wozie niecierpliwie grzebie kopytem koń, a dwójka puntników kłóci się, stojąc przy przednim prawym kole, które wydaje się beznadziejnie zagrzebane w błocie. Jedna z puntniczek właściwie cię zauważa. Cofa się, przykuwając tym uwagę innych. Mężczyzna w znoszonym kubraku wychodzi ci naprzeciw. Na jego twarzy widać, jak bardzo jest zaniepokojony. Czy i ciebie sprowadziły tu sny? Zapytuje. Pozostali pielgrzymi spoglądają na ciebie z obawą, ale i z nadzieją. Co możemy stwierdzić? Możemy zapytać sny, o jakich snach mówisz? Możemy skłamać i stwierdzić, iż oczywiście cóż by innego nas tu sprowadziło. Możemy wzruszyć ramionami i stwierdzić zgodnie z prawdą, iż podążamy śladem Eadhasa. Zapytajmy o te sny. Jesteśmy rolnikami. Przybyliśmy z Readkares, by pracować na polach kolonii. Co do jednego, jesteśmy też wyznawcami. Wierzymy w światło Eadhasa. Pozostali pielgrzymi kiwają z zapałem głowami. Kobieta z uśmiechniętym niemowlęciem unosi jego rączkę, by nią pomachało. Miewamy dziwne sny o trzech płynących po niebie gwiazdach, które przeszywają czarne, burzowe chmury. Readkeras, północni sąsiedzi Jelenioboża. Readkeras to kraj mocno oparty na eothansjańskiej wieży. Doszła ona do głosu podczas Wojny Świętego i trwa tam do dziś, pomimo domniemanej śmierci Eadhasa. Uznaliśmy, że to zapewne on, Eadhas, wzywa nas ku sobie. Przybyliśmy więc tutaj, w miejsce, które ujrzeliśmy w naszych snach. Pielgrzymi rozglądają się, porównując wspomnienia ze snu z tym, co widzą wokół. Dostrzegliśmy przechodzącego olbrzyma z trzema gwiazdami na czole, ale wzdycha i gestem wskazuje zakopany w błocie wóz. Niestety, nie mieliśmy jak za nim podążyć. Koło kompletnie utknęło. Nikt z nas nie ma dość siły, by unieść brzeg wozu i wsunąć coś pod spód. Próbujemy w kilka osób, ale wtedy tylko sobie nawzajem przeszkadzamy. Pozostali pielgrzymi kiwają głowami w sumie i rozciągają obolałe ciała. No chciałbym wam pomóc, pielgrzymi. Co mogę zrobić? Gdybyśmy byli kapłanem Eadhasa, moglibyśmy coś powiedzieć, nie spełniamy jednak wymagań. Możemy przyjrzeć się wozowi i stwierdzić, niech no zerknę.
Możemy zastosować pogróżki. Dawajcie, co macie cennego, albo spotkacie się za Adhasem wcześniej, niż byście chcieli. No i możemy po prostu odejść. Dobra, rzućmy okiem na wóz. Szybkie oględziny ujawniają, że wóz jest nieuszkodzony, lecz jego koło utknęło solidnie w błocie. Mamy trochę drewna, mówi starszy mężczyzna, gestem wskazując pakę wozu. Jeśli zdołamy unieść koło, może będziemy mogli wsunąć pod niebelkę. W wozie dostrzega stos desek. Obok niego stoi mały kufer z kosztownościami. Jedna z młodszych gwiazd porannych spogląda na ciebie szeroko otwartymi oczami i pyta. Myślisz, że zdołasz go unieść? Oczywiście możemy tutaj cały czas uderzyć, dzięki zwinnym dłoniom, w kufer, który znajduje się na owym wozie i go lekko spacyfikować i okraść. Możemy spróbować unieść jeden róg wozu. Możemy również po prostu odejść, stwierdzając, iż niestety nie jestem w stanie pomóc wam z tym wozem, stwierdzając. Spróbujmy unieść jeden z rogów wozu. O, ja jestem dość mocny, więc uwaga. Mamy powodzenie, okej. Przykucasz głęboko i chwytasz brzeg wozu, po czym z głuchym stęknięciem ciągniesz w górę, wyciągając koło z błota. Młody członek gwiazd porannych patrzy przez moment oniemiały. Otrząsa się jednak i szybko wkłada pod koło grubą deskę. Niemal godzinę zajmują potem ułożenie bezpiecznej ścieżki przez błoto, by wóz mógł wyjechać. Zarówno ty, jak i pracujące z tobą gwiazdy poranne jesteście mokrzy od potu. Wszyscy jednak śmieją się z zadowoleniem, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Adhasa. I tutaj było widocznie potrzebne 15 punktów, mamy to rozpisane, to jest spoko. Minęło 2 godziny. O, a to ciekawe. Ich przywódca z uśmiechem wciska ci w dłoń małą sakiewkę monet. Dziękujemy ci za pomoc. Kto wie, jak długo byśmy tutaj tkwili, gdyby nie ty. Gdy odchodzisz, zaczynają już przygotowywać swoje wozy do drogi. Co uzyskaliśmy? Zdobyliśmy przedmiot. Pieniążek. Przedmiot trafił do twojego schowka. Starzec woła za tobą, gdy odchodzisz. Strzeż dobrze siebie i swojej duszy. Czy przybywasz tu po Eadhasa, czy nie? My wiemy w naszych sercach, że on przybył po nas. Znane miejsca, coś nam się tutaj rozświetliło. No tak, mamy tutaj faktycznie port, do którego możemy się udać. No idziemy do tego portu naturalnie. Tu będzie się działo na pewno. Co mamy tutaj? Wszystko zakryte. Mgłą wojny. Jeżeli mogę to tak nazwać. Tu mamy jeszcze jakieś zapasy. Może sobie zanim wejdziemy do miasta, jeszcze je sobie pozwolę zabrać. Świeże owoce. Tu mamy jakiś las, który jest zaznaczony mieczem, a te miecze oznaczają niewątpliwie jakąś walkę. Port Maje. No proszę, takie spotkanie do Portu Maje miało miejsce. Pomogliśmy jakimś pielgrzymom, którzy niestety mieli niefart. No ale wiemy również, że pojawił się tutaj Adhas i oni podążali za nim, tak jak i my. Mieli peszka, no ale tak bywa. Docieramy do pierwszego wielkiego miasta, który będzie tutaj na tej wyspie funkcjonował. Jest to port, czyli należy się liczyć z tym, że będzie tutaj jakaś gospoda, co najważniejsze. No i jeszcze bardziej ważne niż ważniejsze jest to, że będziemy mieli możliwość niewątpliwie tutaj nazbierania miliona questów, znając życie. Celem naszym cały czas odbudowa buntownika. Ciekaw jestem, jak sprawa ułoży się z tymi duchami. Czy trafimy jeszcze do cyklu, aby je odprowadzić pod drzwi Beratha? No i jesteśmy. Port Maje. Śródwiośnie. Maj Prima 2823. Jak wygląda miasto? No jak widać, miasto nie jest najmniejsze. Mamy tutaj zaznaczone kluczowe punkty. Mamy jakąś ksoti. Mamy jakiś dom Rindka. Posiadłość gubernatora. Rynek. Oko Krakena. To wygląda na jakąś karczmę. Więzienie w Port Maje. I placówka handlowa. Czy mamy tu jakiegoś zawodnika, z którym moglibyśmy porozmawiać? What
Lepiej sprawdźmy, co to za zbiegowisko. Aha, czyli coś tutaj się od razu momentalnie dzieje. Okay. Niech się wszyscy uspokoją. Mężczyzna w centrum uwagi odpowiada najwyraźniej na pytania zarówno grupy mieszczeń zgromadzonych dookoła, jak i srogo wyglądającej aumałłanki stojącej zaraz obok niego. A mamy do czynienia z gubernatorem. Clario zresztą. Proszę, uspokójcie się, rozpoczyna gubernator. Zapewniam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zdobyć dla was odpowiedzi. Nasi przyjaciele, Juana... Juana, społeczność plemienna składająca się głównie z Aumauan, wyspiarskich, którzy przez tysiące lat żyli w dobrobycie na archipelagu Martwego Ognia. Choć Juana w zdecydowanej większości nie uznają centralnej władzy, wierzą we wspólne wartości mające korzenie w mitologii oraz poczuwają się do obrony wysp, które uznają za swój dom. Dobra, kontynuuj, gubernator. A, mamy tutaj tą Aumauaninkę całą. Zaoferowali swoją gościnność i schronienie przed burzami. Aumauanka krzyżuje ręce na piersiach. Tak, tak, myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z długo wdzięczności, jaki mamy wobec... Osobiście zadbałam o bezpieczeństwo waszych domów, przerywa Aumauanka. Teraz wy zrobicie to samo dla naszych rodzin. A co z naszymi rodzinami? Wykrzykuje miejscowa osoba. Co ze statkami? Skąd mamy brać jedzenie? Zapytuje żeglarz. Czy mogę prosić? Clario omiata wzrokiem tłum i zatrzymuje się na tobie. Kilka głów się odwraca, aby zobaczyć, co przykuło uwagę gubernatora. Jeden z piratów, zauważa wykrzykując miejscowa osoba. Ten okrzyk sprawia, że wszyscy odwracają się i patrzą na ciebie. Zaskoczona tłuszcza ucisza się, wyczekując w napięciu kolejnych wydarzeń. No i możemy wkroczyć do akcji. No cóż, możemy stwierdzić, iż nasz statek osiadł na mieliźnie na południe stąd. Potrzebujemy pomocy. To wszystko zgadza się z prawdą. Możemy stwierdzić również zgodnie z prawdą, iż nie jesteśmy piratem. Możemy podejść tutaj pod temat troszeczkę tak... no cóż, zagadkowo, nie udzielając odpowiedzi, ale też nie mówiąc nie. Czyli, a nawet jeśli, to co? Możemy się rozejrzeć i zapytać, gdzie są piraci. Dobra, powiedzmy im wprost, iż nasz statek osiadł na mieliźnie. No i cóż, potrzebujemy pomocy. Strażnicy donieśli mi o statku pod jeleniobórską banderą, który padł ofiarą piratów. Kontynuuje gubernator Clario. Zakładam, że należy do ciebie. Słysząc to, tłum nieco się uspokaja. Jednak wciąż czujesz na sobie kilka gniewnych spojrzeń. To by znaczyło, że miał szczęście. Twoje statki zazwyczaj mają większego pecha, zauważa Aumauaninka. Przy czym kobieta patrzy na ciebie z lekkim zaciekawieniem. W istocie, odpowiada gubernator Clario. Okej, możemy ich uspokoić w całości, powiedzieć, że jeżeli tylko naprawimy statek, ruszamy w dalszą drogę. Gdybym miał szczęście, to bym się tutaj nie rozbił. Możemy zauważyć. Możemy zapytać po prostu, czy pomogą nam, czy mogę liczyć na waszą pomoc. No, pójdźmy w tym kierunku. Zrobimy, co w naszej mocy, rzecz jasna. Gubernator zauważa, po czym unosi rękę i ucisza kilku protestujących. Per komplanka, proszę mi wybaczyć. Muszę się zająć tą sprawą. Obiecuję, że będę was informował o wszelkich zmianach. Czym jest per komplanka? Waliańskie wyrażenie, tłumaczone dosłownie jako na litość albo na odrobinę litości, a znaczące mniej więcej bez przesady, okej? Kontynuujmy więc. Zwłaszcza ciebie, maestre Ikawa. Jest ta cała niewiasta, rozumiem? Nie schlebiaj mi wajliańskimi tytułami, odpowiada aumałańska kobieta. Masz sprawę do swojego gościa i pragniesz, bym sobie poszła, zauważa. Ale daleko nie odejdę, gubernatorze Clario. Geralde, a z tobą nieznajomy, porozmawiam w mej posiadłości. Przedyskutujemy twoje kłopotliwe położenie. Elarde. Wajliańskie stwierdzenie wyrażające aprobatę, które w wolnym tłumaczeniu oznacza dzielnie albo buntownictwo. Okej. Zaktualizowano dziennik Los Rozbitka.
czyli będziemy musieli niewątpliwie porozmawiać sobie z owym gubernatorem. Kogo my tu mamy? Rzemieślnik. Można by było z tą niewiastą również porozmawiać. Bo te osoby miejscowe raczej chyba specjalnie niczego nie wnoszą, ale zobaczymy. Co za bałagan. Co za bałagan. Oby Clario wiedział, co robi. Ci pryncypi robią się zbyt śmiali, dziełowcy głów. Miejscowa osoba, czyli tutaj raczej specjalnie chyba z nikim więcej nie możemy pogadać. Gdzie poszła ta niewiasta ogólnie? Ta cała Aumawalinka. Z przyjemnością zamienił z nią dwa słowa. Aha, ona gdzieś się ewakuowała, okej. Okay. Od czego byśmy chcieli zacząć? Tu stoją jacyś ludkowie jeszcze. Miejscowa osoba. Pracownik portu. Żal mi, Savi, żadne pieniądze nie nakłoniły mnie do pracy jako... Jako kto? Jako stróż, okej. No dobra, pomału trzeba zacząć zwiedzać tutaj to miejsce. Tu mamy kolejne zbiegowisko. I dużo osób, które mają jakieś nazwy, ja nie wiem, czy to nie są ci... Kurczę, jaki pies dosyć niemały. Nie wiem, czy to nie są ci ludzie, którym uratowaliśmy życie z tym wozem ogólnie. Tak sobie teraz pomyślałem. No i mamy tutaj niejaką... Vaenglith. Przyjmij światło, spotkać się odkupienie, wykrzykuje. Kobieta wydaje z siebie krzyk, podnosząc wysoko i szeroko ręce. W każdej z nich trzyma złotą świecę. Płomienie migoczą dziko, gdy gestem wskazuje stojący przed nią tłum. Misjonarka trzyma w ręce świecę i kroplami wosku rysuje na czole każdego klęczącego wiernego kształt trzech gwiazd. Jeden z nich rzuca się w tył, ścierając ze skóry rozgrzany wosk. Sefutito, Madico! Niespalenie, to się... Na spalenie to się nie pisałem. Okej. Co możemy zrobić? Możemy wniknąć w temat, zapytać, co wy tu wyprawiacie. Możemy po prostu obserwować, co się dzieje, stojąc w tłumie. Ewentualnie zapytać, gdzie znajduje się gubernator. No my wiemy z mapy, gdzie on się znajduje, zapytajmy o to. Chodź, nieznajomy, dołóż do chrztu, z radością cię przez niego przeprowadzimy, stwierdza ta kapłanka. Eothas nareszcie powrócił, nie jest jednak za późno na nasze odkupienie, zauważa Vaenglith. A ja ci mówię, że Gaun nigdy nie odszedł, to pewne jak błona między moimi palcami. Mimo sprzecznych z wiarą słów, Haunka wzrusza ramionami, przyjmując na skórę złoty wosk. Co ona tutaj powiedziała? Guan. Guan to aspekt Eothasa powiązany ze śmiercią i żniwami. Urany! Vaenglith! Czy nie mamy ważniejszych spraw na głowie niż jakiś chrzest? Zapytuje Xoti. Niższa, ciemniejsza kobieta ogląda rytuał z założonymi rękoma, delikatnie uniesioną brodą i upartym wyrazem twarzy. Przegapiliśmy właśnie jeden z największych żniw wszechczasów. Co z duszami, które nas potrzebują? Zapytuje. O czym robi krok do przodu i sięga po dziwacznie wyglądającą latarnię, która zwisa u jej biodra. Przestań nacisnąć, marnotrawne dziecko. Zostawisz zapomnianych żywych, by wyświadczyć przysługi umarłym? Zapytuje Vaenglith. Oskarżenie to zamiast zniechęcić pozostałych z gwiazd porannych, zdaje się rozpalać w niej płomień uporu. Uśmiecha się szeroko, wyprostowana. Zapalę je wszystkie naraz. Z brzękiem podnosi złowrogą latarnię i rysuje nią w powietrzu skomplikowany wzór. Kapłanka przegryza usta, machając coraz mocniej i mocniej, a jej zwinne, zaskakująco silne ręce poruszają bronią. Aż wreszcie wykonuje mocne pchnięcie ku tłumowi, ochlapując wszystkich woskiem. Czyli przyspieszyła proces chrztu, rozumiem. Możemy stwierdzić, no cóż, no można i tak, faktycznie. Możemy zapytać, o jakie dusze chodzi, o jakich duszach mówisz. Możemy po prostu zetrzeć kroplę wosku z ramienia. Zapytajmy, o jakie dusze chodzi, o jakich duszach właściwie oni mówią. Ci, o których śniłam, zginęli. Słowa więzną jej w gardle, gdy po raz pierwszy może ci się dobrze przyjrzeć. Domyślam się, że nie przyszedłeś tu po chrzest, zauważa Xun. Co możemy stwierdzić? Możemy oczywiście od razu otwarcie stwierdzić, iż szukamy posągu Zadry,
bardzo dużego, zamieszkanego przez Eadhasa. Możemy zapytać, gdzie jest gubernator, czyli ponowić nasze pytanie. Możemy zapytać, o czyjej śniłaś śmierci? Możemy zapytać, co tu się wydarzyło i oczywiście zapytać, że faktycznie przyszliśmy sobie tutaj po chrzest. Chociaż to jest bzdurą oczywiście, gdzie jest nasz statek. Chcielibyśmy go naprawić. Co się tu wydarzyło, zapytajmy. Szaleństwo, nieprawdaż? Rozpoczyna Ksot. Kto by pomyślał, że do portu może wtargnąć ogromny zielony posąg? Samo wspomnienie sprawia, że jej źrenice rozszerzają się na całe brązowe tęczówki, połyskując złowrogo swoją czernią. No więc, ja bym pomyślała, śniło mi się to miesiącami, raz za razem, dniem i nocą, aż w końcu wymusiłam nareszcie przypłynięcie tutaj. Powiedzieliśmy o tym gubernatorowi, ale on zgodził się na ewakuację, nie zgodził się na ewakuację, bo nie wiedziałam dokładnie, kiedy może przybyć nasz Bóg. Nikt w to nie wszystko nie uwierzy. Ale skąd mogliśmy wiedzieć? Zapytuje Vaenglit. Kobieta wykręca dłonie, a następnie wyciera drżące, poplamione woskiem palce o swoje szaty. Dużo miewasz proroczych snów, możemy zapytać? Bardziej koszmarów, odpowiada Ksoti. To straszliwe rzeczy, które się spełniają. Pociera dłonią kark. Nadchodzą mnie od czasu, gdy byłam jeszcze mieszkającą na farmie małą dziewczynką. Widać, Gaun przemawiał do mnie już wtedy. Niektóre z naszych braci i sióstr mają te wizje częściej niż reszta. Inni zaś szczęśliwie nie mają ich w ogóle, zauważa Vaenglit. To nie przekleństwo, to błogosławieństwo, dotyk boskości. Po czym wzrusza ramionami Ksoti naturalnie. Okej, możemy powiedzieć, że szukamy posągu Zadry bardzo dużego. No oni też szukają tego posągu, coś mi się wydaje, zobaczmy. Wiedziałam! Mocno zaciska dłoń na rękojeści sierpa, który trzyma w prawej ręce. Gaun mnie tu wzywał, zostawił mi w snach wskazówki. Muszę się dostać w głąb wyspy. Jeśli się tam wybierasz, mogę ci pomóc. Przysięgam na własną duszę. Czyli co, będziemy mieli kolejnego kompana w postaci Ksoti? Może tak być. Kim jesteś, zapytajmy w ogóle. A, na hel. Gdzie są moje maniery? Zapytuje Ksoti. Jestem Ksoti, dziecko gwiazd porannych i kapłanka Gauna. Do usług. Podaję ci rękę na powitanie. Eder kiwa głową z aprobatą. Okej, czyli tutaj mamy jakąś sympatię. No cóż, nie jesteśmy ani duchownym, ani kapłanem, więc nie spełniamy pewnych wymagań. Jesteśmy po prostu w stanie stwierdzić, iż jesteś kapłanką Gauna, nie Eadhasa? Mroczny uśmiech wykrzywia jej usta, w oczach zaś rozbłyskuje zawziętość. Dokładnie tak, odpowiada. A co, sporo wiesz o Gałanie? Co możemy stwierdzić? Możemy stwierdzić, iż Gaun jest aspektem Eadhasa. Możemy powiedzieć, że niezbyt dużo wiemy. Możemy również stwierdzić, że wszystkie dzieci gwiazd porannych czy zapytać, czy wszystkie dzieci gwiazd porannych czczą Gałana. Dobra, stwierdźmy, iż Gałan jest aspektem Eadhasa. Chyba masz rację. Chyba masz raczej na myśli, że jest to tym, co zostało. Pewnie wiesz, że Eadhas zginął, prawda? Gdy przemija wiosna i lato, cóż, zostaje nam tylko jesień, zima i Gaun, stwierdza Ksoti. Chwytliwie możemy stwierdzić. Myślisz, że jestem szurnięta? Brak mi piątej klepki? Rzuca ci speszony uśmiech. Może jestem trochę nieortodoksyjna, ale to nie znaczy, że się mylę. To nie jest nieortodoksyjność, a bluźnierstwo, zauważa Vaenglit. Dobra, czemu chcesz iść w głąb lądu? To jest interesujące pytanie. Są tam dusze, które potrzebują rytuałów odejścia. Muszę zanieść im światło, żeby się nie zgubiły. Odpowiada Ksoti. Dość tych bzdur, Ksoti. Nikt nie wie, czy w ogóle ktoś tam zginął. Nie masz po co tam iść i ryzykować własnym zdrowiem i naszą misją. Wykrzykuje Vaenglit. Vaenglit, ty wskazujesz drogę żywym, a ja umarłym. Odpowiada Ksoti. Gaun tego pragnie, a ja to wyjaśniłam.
Nie wtrącaj się już. Wszyscy mamy jakieś cele, więc jaki jest twój? Zapytuje Xoti. Możemy powiedzieć, że jesteśmy widzącym. To może tutaj wzbudzić pewną emocję, coś mi mówi. No i możemy zapytać, a jak sądzi? W końcu powiedzieliśmy, że poszukujemy Eothasa, tudzież Eothosa. Przygryzając dolną wargę, ogląda cię z góry do dołu. Z jej gardła wydostaje się mruknięcie zadowolenia. Chyba wiem, kim jesteś. Podnosi brew, jakby rzucała ci wyzwanie. No, dobra, powiedz, kim jestem. I oto jesteś tu, podążając tropem mego Boga. Widzący, zabierzesz mnie ze sobą? No, czyli faktycznie ma dziewczyna jakąś wiedzę na nasz temat. Ciekaw jestem, jak ona to stwierdziła. Co możemy stwierdzić? Możemy po prostu jej powiedzieć, że nie, nie zabierzemy cię z nami. Możemy powiedzieć, że się zgodzimy, ale jaka dla nas będzie z tego korzyść? Możesz do mnie dołączyć, ale pod warunkiem, że nie będziesz przeszkadzać. W sumie to czemu nie? Może okażesz się użyteczna w załatwianiu spraw z Eothasem. I oczywiście możemy również podejść do tematu bardzo z otwartymi ramionami, że tak to określę. To świetna propozycja, towarzystwo kapłanki będzie mi bardzo miłe. No dobra, ale zgodzę się, ale jaka dla mnie będzie z tego korzyść? Od tego zacznijmy. Nieźle sobie radzę, jeśli chodzi o rany i ich zadawanie i leczenie. Porusza swoją latarnią, posyłając ci nieco mroczny uśmiech. Ja i moja brać, może nie do końca we wszystkim się zgadzamy, ale wszyscy przyznają, że jestem twarda jak chwast i równie uparta. Nie zemrę ci przedwcześnie. Heather wyciąga za probatą palec, ok? Czyli tutaj oczywiście sympatia. Jesteś dobrą uzdrowicielką. Jakie poważne rany potrafisz połatać? Na pewno poradzisz sobie w walce? Możemy zadać również pytanie. Gwiazd porannych możesz nie słuchać, ale jeśli chodzi... Choć jeden raz zlekceważysz mnie, będzie po tobie, ok? Ta pierwsza opcja mnie interesuje. Jak dobrą jesteś uzdrowicielką? Mam oko do przemian. Życia, śmierci, tego co pomiędzy. Jak postęp, ruch w przód, ale czasem i w tył. To wszystko jest po prostu zmianą odbywającą się w różnych stanach. Wzrusza ramionami, lecz jej oczy płoną zainteresowaniem. Poza tym nie przeszkadzają mi drastyczne widoki. Zdaje się, że jej umiejętności mogą nam się przydać, zauważa Eder, po czym zajmuje się zdrapywaniem czegoś ze swojej broni i nie spogląda w górę. Chyba ktoś tu stanął po mojej stronie, rozpromieniuje się Xoti. No, to jak będzie? No dobra, to świetna propozycja, towarzystwo kapłanki będzie mi bardzo miłe. Potrafię rozpoznać naprawdę dobrą okazję, kiedy ją usłyszę, więc tak, bardzo chętnie. Uśmiecha się promiennie. Nie pożałujesz tego? Nieśmiało spogląda na Edera. Cześć, rozpoczyna Eder, po czym lekko kiwa głową, nie patrząc w stronę Xoti. Nagle wydaje się wpatrywać w coś daleko przed nim. Z nieco zbyt dużym entuzjazmem podchodzi blisko ciebie. Uważaj chociaż na siebie, dziecko. Wróć do nas cała i zdrowa. Jeśli nie dla mnie, to dla Saeven. Stara kapłanka wzdycha, potrząsając głową. Więc jej nie mów, kontynuuje Xoti. To, czego arcykapłanka nie wie, nie może jej zranić. Xoti z szerokim uśmiechem wykonuje w stronę swoich pożegnalny gest. No i dobra, udało nam się ogarnąć kapłankę, kolejnego bohatera, którego będziemy w stanie dołączyć do naszej drużyny. A jak widać, brązowe oka, czarnowłosa piękność, wyznawczyni Eothasa, tudzież Eothosa. Wybierz jedną klasę lub rodzaj wieloklasowości tego towarzysza. Decyzji oczywiście nie można zmienić. Co możemy zrobić? Możemy wybrać albo kapłana, albo mnicha, ewentualnie coś, co ładnie jest tutaj nazwane kontemplatorem. Jest to mieszanka kapłana i mnicha. Pójdźmy w kapłana. Kapłan będzie nas leczył, to mi się podoba. I tak też zostanie. I jest nas już troje. Xoti do nas dołączyła, bardzo spoko. Kurczę, i po raz kolejny długi odcinek. Jeżeli tutaj dotarłeś, oczywiście dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Doceniam to, że ze mną jesteś. Ja jestem oczywiście Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Ruszyliśmy troszeczkę do przodu. Udało nam się odnaleźć pierwsze miasto, czyli niejaki Port Maje. Cały czas naszym zadaniem naprawa naszego statku.
Przybyło nas w drużynie, to mi się podoba. Jak widać, tutaj jeszcze mamy dość sporą opcję wielkiej mapy. Ajajaj, co mamy tutaj w ogóle? Zobaczmy sobie te rzeczy, których wcześniej nie przeczytaliśmy odnośnie samouczków. Naciśnij u dołu ekranu klawisz C, aby wyświetlić kartę postaci, a następnie przejść do zakładki Reputacja, gdzie zobaczysz renomę swojego bohatera we wszystkich frakcjach i społecznościach. Pozytywna reputacja u każdej z frakcji będzie wskazywana za pomocą niebieskiego opaska, negatywna zaś za pomocą czerwonego. Sklep portowy, co to to? Jeśli chcesz skorzystać ze sklepu portowego i uzupełnić zapasy na statku, wybierz na mapie skrzynkę. Aha, czyli tutaj możemy sobie od razu klikać. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze reputację. Aha, to już znamy, okej. I nie musimy prawdopodobnie tutaj latać i czekać po sklepach, tylko jesteśmy w stanie za pomocą tego krótkiego skróciku zakupić coś po prostu z poziomu mapy. Bardzo dobra opcja. Możemy również z tego, co widzę, resetować umiejętności naszych bohaterów. I to mi się podoba. Wiadomo, że we wcześniejszym etapie gry będziemy używać jednych opcji, w późniejszym etapie gry chcielibyśmy coś zmienić, więc będziemy w stanie się przeresetować z umiejętnościami. Będzie to nas kosztować, spodziewam się, że co poziom będzie wzrastać ta kwota, ale to będziemy w stanie sobie ogarnąć. Co mamy tutaj? Morale, mamy zapasy żywności, zapasy wody, mamy również leki, amunicję, narzędzia i ilość naszych pieniędzy. Tutaj będzie nam coś przybywać z tego, co widzę, tych pieniędzy. Na chwilę obecną 0 na dobę, czyli to lubię. Port Maje, kolonialne miasto portowe, populacja 3200 ludków, religie Ondra, Woedika, Odhas. Import, pszenica, jedwab, skóra, materiały bawełniane, akcesoria animancyjne, marmur. Eksport, zarządca, zarejestrowane gubernatorstwo, władca, gubernator, Dziacies, Klario i rasy, proszę bardzo, Aumałanie, wyspiarscy 51%, ludzie z nadoceanu 45%, inne 4%. No to jest też ciekawa informacja. A my jesteśmy w ogóle tutaj, przystań w Port Maya, mamy jeszcze jakieś ulice kolejne, tu będziemy... Ależ ta gra jest rozbudowana, ależ się teraz zrobiłem mokry od wewnątrz i od zewnątrz również. Nie przedłużając, dzięki jeszcze raz za wspólnie spędzony czas, Pillars of Eternity, lecimy dalej, już w kompanii trzech, ich troje, trójki. Zobaczymy, co przyniosą dalszy ruch. Do zobaczenia już wkrótce, na razie, cześć.